Witam Państwa w środę 6 kwietnia. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach plany budowlane szpitala na wyspie, za mało pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne, zakaz zatrzymywania się, więcej na remonty szkół, targi edukacji i pracy w Żarach oraz seniorzy szukają wolontariuszy. Powiat musi wyremontować szpital na wyspie w Lubsku. Zajmie się też terenem na Pszennej. Plany są jak zwykle kosztowne. Władze powiatu żarskiego planują, co zrobić z budynkami szpitala na wyspie. Remontu wymagają zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy w Lubsku. Oddziały zostały zmodernizowane i doposażone wewnątrz, ale elewacji i dachu nie tknięto. W Lubsku przymierzamy się do tego, żeby tam to zagospodarować. Jest coraz więcej chętnych do zakładu opiekuńczo-leczniczego pacjentów, do domu pomocy społecznej. Do tego budynek jest teraz po remoncie wewnętrznym z funduszy norweskich. No i no niestety boimy się o to, że to, co się zrobiło w środku, przez to, że nie ma prawidłowego, dobrze zrobionego dachu, opierzeń, rynien. Jak tego nie zrobimy, nie termomodernizujemy, może się okazać, że te pieniądze, które otrzymaliśmy od króla Norwegii, no, trzeba będzie oddawać albo się wstydzić, że wzięliśmy. Powiat wciąż nie ma pomysłu na zagospodarowanie budynku szpitala przy ulicy Bohaterów Getta w Żarach. Póki co wykorzystywane jest jedno piętro. Trafiają tu pacjenci remontowanych oddziałów na Pszennej czy w Lubsku. Budynek wykorzystywany jest przez szpital przy remontach, czyli teraz jak rozpoczęty został remont tego oddziału wewnętrznego. Jest okazja bezproblemowo, niekolizyjnie, bez takich uciążliwości dla ludzi, no, przenieść się do tego budynku. Od poniedziałku do budynku na Bohaterów Getta z Pszennej przeniesiono oddział wewnętrzny. Jest tu również izba przyjęć. Starostwo powiatowe ma plany na zagospodarowanie terenu przy ulicy Pszennej. Nie będziemy żałować na to, żeby służba zdrowia dobrze funkcjonowała. Trzeba to wizualizacyjnie, cały teren przygotować, oddzielić się od Wyższej Szkoły Łużyckiej na Pszennej, od hospicjum, komunikacyjnie rozwiązać i logistycznie. No i zainwestować trochę właśnie też w budynki, w wygląd, tak żeby to było na miarę naszych potrzeb tutaj powiatowych. Bliżej nieokreślona przyszłość czeka tak zwaną czwórkę. To budynek położony przed oddziałem wewnętrznym i geriatrią. Póki co powiat nie wie, czy go wyburzy, czy wyremontuje. Wnioski wciąż wpływają, a tylko około 200 osób niepełnosprawnych skorzysta w tym roku z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Kto ma szansę na pieniądze? Wnioski wciąż wpływają, a pieniędzy za mało. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach w tym roku dostało tylko 250 tysięcy złotych na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. To o połowę mniej niż w roku ubiegłym. Już wiemy, że ta kwota nie zaspokoi wszystkich potrzeb naszych mieszkańców powiatu żarskiego, niepełnosprawnych. Dofinansowanie do turnusu to kwota około 1000 zł na osobę. Do urzędu wpłynęło już 700 wniosków, a pieniędzy wystarczy tylko dla 210 osób. W pierwszej kolejności pojadą osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności i które nigdy nie były na turnusie rehabilitacyjnym. Również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które też nigdy nie były na turnusie. I też będziemy rozpatrywały te wnioski do czasu, kiedy będziemy posiadały te środki. Jeżeli te środki się skończą, a taka osoba też nigdy nie była na turnusie, no to niestety już też tych środków nie otrzyma. Kosztem dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych więcej środków przeznaczono w tym roku na likwidację barier architektonicznych. I tutaj jest bardzo dużo złożonych wniosków, bo jest około 30. Przede wszystkim są to dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, czyli dofinansowanie do remontu na przykład łazienki, czy też przedpokoju, czy pokoje również wchodzą w grę. Na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma 200 tysięcy złotych. Kierowco, patrz na znaki. Na żarskich ulicach pojawiło się kilka znaków zakazu zatrzymywania się. Znaki stanęły na ulicy Zielonej po obu stronach jezdni oraz przed wjazdem do gazowni tuż przy MOPS-ie na ulicy Domańskiego. Co grozi za parkowanie na zakazie?
100 zł mandatu i jeden punkt karny. Miasto zwiększyło wydatki na remont szkół i przedszkoli. W tym roku na ten cel pójdzie aż 900 tysięcy złotych. Konsekwentnie staramy się wyposażać lub ulepszać nasze jednostki oświatowe. Podobnie jak w poprzednim roku, gdzie znaleźliśmy dodatkowe 500 000 na inwestycje i remonty w szkołach. W tym roku również zwiększyliśmy środki. Chodzi przede wszystkim o taki wygląd zewnętrzny, a dokładniej wewnętrzny szkół i przedszkoli. Planujemy wykonanie remonty holi, klatek schodowych w naszych miejskich przedszkolach i szkołach. 120 tysięcy złotych pochłonie remont korytarzy i schodów w szkole podstawowej nr 5. Remont podłóg w klasach w 8 kosztować będzie 70 tysięcy złotych. Utwardzenie terenu przy 2 10 tysięcy złotych. Za 50 tysięcy wymienione zostaną okna w przedszkolu nr 2. Remont korytarza w przedszkolu nr 4 pochłonie 30 tysięcy złotych, a wymiana okien i wykładzin w zespole szkolno-przedszkolnym 100 tysięcy złotych. Targi edukacyjne to w naszym mieście już tradycja. Jutro ruszy kolejna edycja, nieco zmieniona, bo oprócz szkół swoje oferty i stoiska zaprezentują firmy. Już jutro w Żarach rozpoczną się dwudniowe targi edukacji i pracy. To szansa dla młodzieży, studentów, osób bezrobotnych lub chcących zmienić pracę na zapoznanie się z ofertą szkół i firm z naszego powiatu. W tym roku troszeczkę zmieniliśmy formułę targów, ona będzie troszeczkę inna. Zawsze to były targi edukacyjne, w tym roku będą to targi edukacji i pracy przy współudziale Młodzieżowego Centrum Karier i Fundacji Przedsiębiorczość. Organizujemy dwudniowe targi dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dla osób poszukujących pracy. Targi odbędą się w czwartek 7 i w piątek 8 kwietnia w godzinach od 10 do 14 w Powiatowym Centrum Sportu przy Żarskim Prusie. Uniwersytet III wieku Żarskiego Domu Kultury jako jeden z 10 w Polsce uczestniczy w projekcie UTW dla społeczności. Słuchacze biorą udział w warsztatach socjologiczno-psychologicznych, uczą się jak zostać aktywnym wolontariuszem. Efekty udziału w projekcie już są widoczne. Wolontariusze z Uniwersytetu organizują Żarską Niezapominajkę, imprezę integracyjną dla mieszkańców Żar. Spotykamy się wspólnie, myślimy jak przygotować poszczególne elementy tej imprezy majowej. Spotykamy się w terenie, przebywamy trasy, które macie w maju przejechać. Więc proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa chciałby do nas dołączyć, to zapraszam bardzo serdecznie. A w tej chwili poszukujemy pani pielęgniarek, które są na emeryturze, które wsparłyby panią Jadwigę Szkopińską, bo przecież musimy zapewnić bezpieczeństwo. Więc bardzo proszę, przyjdźcie do nas. Proszę o kontakt ze mną każdego dnia w Żarskim Domu Kultury. Impreza odbędzie się 15 maja w Parku Pałacowym w Żarach. W jej organizację włączyło się wiele żarskich instytucji. Dzisiaj jeszcze było słonecznie, ale od jutra załamanie pogodowe. Julia Sołtysiak, zapraszam na prognozę pogody z telewizją regionalną. Mieszkańców Żar i Szprotawy czekają jutro przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 13 stopni w Żarach i Gubinie, 14 stopni w Szprotawie. Ciśnienie wyniesie 1900 hektopaskali. W czwartek z imieninowymi życzeniami powędrujemy do Donaty i Jana. Solenizantom już dziś życzymy powodzenia w każdej dziedzinie życia i pogody ducha na co dzień. Pozdrawiam z Jedza i Zuzia. W wiadomościach to wszystko. Już za chwilę program Poznaj swoje miasto. Dziś Rafał Szymczak opowie o wypadkach chodzących po ludziach, czyli o spektakularnych katastrofach z dziejów miasta. Polecam. I na koniec zapraszam Państwa na wiadomości z powiatu żarskiego. Ja już dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.